Włodzimierz Piesiak, dyrektor szkoły muzycznej, został wyróżniony tytułem Gryfita Szczecinecki i otrzymał nagrodę burmistrza miasta. Konkurs o tytuł Gryfity Szczecineckiego przeprowadzono już po raz drugi. O nagrodę i tytuł ubiegało się 15 osób nominowanych przez instytucje kultury, związki i stowarzyszenia. Nagrodę przyznała powołana przez burmistrza kapituła. Zadanie nie było łatwe, bo wszyscy nominowani mają duże osiągnięcia w dziedzinach, które reprezentują. Trudno jest porównywać na przykład twórczość malarską i filmową. Zanim przyznano nagrodę główną, przyznano wyróżnienia w każdej kategorii. Otrzymali je w kategorii sztuk plastycznych Jolanta Korsak-Kopterska. W kategorii literackiej wyróżnienie otrzymał Andrzej Górka. Za upowszechnianie kultury wyróżniono Jadwigę Kowalczyk-Kontowską. W kategorii muzyka i taniec wyróżnienie otrzymał Andrzej Prokopowicz. W kategorii film i teatr Krzysztof Kalisiak, a w dziedzinie fotografii Marcin Wilk. Tytuł Gryfity Szczecineckiego otrzymał Włodzimierz Piesiak. Jak się czuje Gryfita Szczecinecki tuż po wręczeniu nagrody? No, czuję się zaszczycony, zaskoczony i jak gdyby czuję odpowiedzialność nie tyle za siebie, co za wszystkich ludzi, z którymi współpracuję. Myślę, że to jest nagroda, bym ją bardziej nazwał jako nagrodę dla całego grona ludzi, którzy się kulturą zajmują w Szczecinku i cieszę się, że jest to dostrzegane. Powiedział pan, że jest pan zaskoczony. Nie prześwitał panu takie myśli, że może jednak, może ja? To znaczy... Bo przecież szkoła muzyczna, jej działalność była bardzo widoczna nie tylko w tym roku. Tak. Znaczy... Może brałem to pod uwagę, ale w kategorii tam była taniec i muzyka i jak już tam byłem też nominowany właśnie, jak już ta kategoria minęła, no to myślałem, że mnie w tym momencie ominie, a zapomniałem, że jest jeszcze ta główna nagroda dla wszystkich. I tutaj i dlatego, że zapomniałem, to byłem bardzo zaskoczony, mile zaskoczony, ale przede wszystkim cieszę się, że jest wielu takich ludzi, którzy pomagają mi zrealizować moje pomysły, że się przyłączam się do innych jakichś koncepcji, wspomagamy inne instytucje swoim działaniem. Myślę, że tym sposobem spełniamy taką rolę, którą możemy tutaj w Szczecinku pełnić, jakby takiego upowszechniania kultury. No właśnie, taka nagroda z pewnością mobilizuje do dalszej pracy. Czy możemy wyciągnąć od pana jakieś nowe pomysły, nowe projekty, które być może będą realizowane w Szczecinku? To znaczy, nowe projekty to będzie współpraca z orkiestrą holenderską. Już przygotowujemy się na rok 2017. Mamy już ustalony termin i już repertuar wybieramy. To jest nowość. Natomiast wydaje mi się, że ja przynajmniej uważam, że najistotniejsza jest konsekwencja i kontynuacja tych rzeczy, tych pomysłów, które wdrożyliśmy, żeby to nie były takie efemerydy. Istotnym jest, zwłaszcza w działalności takiej kulturalnej, zbliżonej do edukacyjnej, którą prowadzimy, jakby taka cierpliwość, konsekwencja i takie wdrażanie w społeczność takich zachowań związanych z kulturą, obcowanie jak gdyby. W związku z powyższym takie pomysły, które są takie bardzo spektakularne, ludyczne, one są często takie komercyjne i jak gdyby, one oczywiście muszą być, niemniej jednak my mamy moim zdaniem bardziej zadaniem pracę taką u podstaw, a jeżeli później zobaczymy taki jakby, jak to się mówi, wisienkę na torcie, jak na przykład pianista Piotr Nowak, który występuje w konkursie chopinowskim, który w naszej szkole rozpoczynał, to jest naprawdę niezwykłe ukoronowanie i my się z tym identyfikujemy. To jest wiele, wiele godzin pracy nauczyciela, cierpliwej, nauczyciela, który ma jakąś wyobraźnię. Jest to bardzo długofalowa praca i to jest taki wspaniały efekt. Albo efektem jest to, że na koncerty naszej Filharmonii Małej,
która nie ma najwyższego poziomu na świecie, ale chodzi dużo ludzi, którzy nas dzięki temu wspierają i pokazują, że jest to potrzebne, a przy okazji jakaś pani sąsiadka, sąsiadki przyjdzie i mówi, ależ to jest fajne, będę przychodziła, kiedy jest następny koncert. I to są takie mnóstwo tego typu takich zdarzeń większych, mniejszych, które mobilizują. Natomiast ta nagroda jest jak gdyby ukoronowaniem i może nie tyle ukoronowaniem, ona jest tylko potwierdzeniem zauważenia naszej pracy. To cóż, my gratulujemy i proszę te gratulacje także przekazać dla całego grona, dla tego zespołu, który pomagał panu i współpracował z nauczycielom. Tak, dziękuję bardzo właśnie za to pana sformułowanie, że zauważył pan, że ja mówię w liczbie mnogiej przez cały czas, gdyż naprawdę w pojedynkę nie jestem takim artystą, jak gdyby, który by się dał zauważyć, tak jak niektórzy tutaj nominowani, swoją osobistą pracą nad swoim talentem, jak gdyby zostali docenieni, zauważeni. Natomiast moja praca bardziej polega na organizowaniu tego i dostrzeganiu talentu innych ludzi, młodych, dzieci i tak dalej. Także przekażę to uczniom i nauczycielom naszej szkoły i dziękuję serdecznie. Bo przecież nasza szkoła muzyczna to taka jedna wielka orkiestra. Tak można powiedzieć i oby grała jak najdłużej dla nas tutaj wszystkich, zwłaszcza dla społeczności Szczecinka. Dziękuję bardzo. Studenci Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w sobotę zainaugurowali nowy rok akademicki. W tym roku na kierunki pedagogiki i zarządzania, w tym na uzupełniające studia magisterskie, zgłosiło się 160 osób. Podczas uroczystości, po oficjalnych przemówieniach, reprezentacja studentów pierwszego roku złożyła uroczystą przysięgę, a tym samym oficjalnie dołączyła do braci studentów. Wszyscy goście tradycyjnie odśpiewali pieśń studencką Gaudeamus Igitur, a tym samym oficjalnie zainaugurowali kolejny rok akademicki w Szczecinku. Na razie w Szczecinku studia prowadzone są w systemie zaocznym. Na studia dzienne brakuje kadry naukowej, ale to się może zmienić. Warto dodać, że Społeczna Akademia Nauk w Szczecinku kształci studentów już od 9 lat. Stowarzyszenie Zwolenników Mądrej Pomocy z Bornego Sulinowa zorganizowało w Szczecinku koncert charytatywny pod hasłem Stop Dyskryminacji. Na gali dobroczynności wystąpiło wielu solistów i zespołów, zaproszone gwiazdy oraz uczestnicy przesłuchania z terenu powiatu szczecineckiego, w tym z gminy Borne Sulinowa oraz jako gość specjalny senator Piotr Ziętarski. Koncert uświetnili też Dorota Lulka-Śpiew wraz z Piotrem Nowakiem akordeon z Teatru Muzycznego w Gdyni. Podczas koncertu sprzedawano cegiełki na rzecz stowarzyszenia. Spore zamieszanie wywołała w sobotę w Szczecinku grupa młodzieży w mundurach wojskowych z końca lat 40. ubiegłego wieku. Kilku uzbrojonych mundurowych konwojowało ulicami miasta dwie osoby do dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Osoby te podejrzewano o działanie na szkodę władzy ludowej. Konwój utworzyli uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskich w ramach projektu Po torach pamięci. Konwój utworzono na podstawie rozkazu szefa Urzędu Bezpieczeństwa w Drawsku Pomorskim. Osoby działające na szkodę władzy ludowej miały trafić do aresztu UB w Szczecinku. Jedna z tych osób posiadała radioodbiornik bez zezwolenia, a druga zalegała z obowiązkowymi dostawami. Mieszkańcy spotykający dziwny konwój na swej drodze przystawali ze zdumieniem. Po uzyskaniu informacji z podziwem patrzyli na drawską młodzież. Po torach pamięci Szczecinek, Złocieniec, Drawsko-Pomorskie 1945-1956 to projekt historyczny mający na celu rozpowszechnienie wiadomości o represjach komunistycznych w środowisku lokalnym. Jest odpowiedzią na zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski oraz potrzebą przywrócenia pamięci o miejscach związanych z powojennymi zbrodniami stalinowskimi.
Grupa dziwnie wyglądająca, znaczy w dziwnym przebraniu, przybyła do nas dzisiaj z Drawska Pomorskiego. Jaki to jest pomysł, jaki projekt? Proszę nam o tym opowiedzieć. Wracamy do przeszłości, cofamy się do roku 1950, czy do trudnych lat 50. okresu stalinizmu w Polsce i próbujemy otworzyć wydarzenie, które prawdopodobnie mogło mieć miejsce, jak wiele w tamtym czasie, związane z eskortowaniem czy doprowadzeniem więźniów politycznych czy oskarżonych z Urzędu Bezpieczeństwa w Drawsku Pomorskim do Urzędu Bezpieczeństwa w Szczecinku, bo właśnie w tych miastach, wtedy w województwie szczecińskim czy koszalińskim późniejszym znajdowały się właśnie siedziby tych urzędów. A całość tego działania jest związana z projektem, który nazwaliśmy tytułem Po torach pamięci, czyli tory pamięci czy związek tych miast jest jakby bliski. Natomiast organizatorem całego przedsięwzięcia czy też pomysłu w skali ogólnopolskiej w ramach konkursu jest Fundacja Magda Animo Historia wokół nas, która ma upowszechniać wiedzę związaną z okresem powojennej historii, walki o władzę, walki władzy ludowej, tak zwanymi przeciwnikami czy żołnierzami wyklętymi. Bo niestety ten temat prawdopodobnie nie wszystkim jest znany albo też w pewien sposób zapomniany. Na co dzień działacie u siebie w Drawsku Pomorskim? Dzisiaj przyjechaliście z tym pomysłem do Szczecinka. Tak, przyjechaliśmy, bo połączyliśmy tu siły kilku grup. Osobami w projekcie to są uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Dzisiaj również z nami uczestniczy część grupy, Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, która właśnie użyczyła nam i po części i strojów i towarzyszy nam w tej inscenizacji i rekonstrukcji. Natomiast na trasie, bo właśnie dzisiaj jechaliśmy pociągiem, typowej relacji Szczecinek, a wsiadaliśmy w Drawsku, to pasażerowie mogli również otrzymać ulotki dotyczące dawnych wydarzeń. No właśnie, a jak reakcja w ogóle na was, bo byliście przebrani tak jak teraz w pociągu, a obserwowali was ludzie podróżujący? Sądzę, że bo ja w jakimś tam stopniu grałem rolę, także do końca nie mogłem obserwować wszystkich reakcji, ale o tym później już porozmawiamy, ale jest poparcie, ludzie wskazują, że jest to ciekawy pomysł na swój sposób, na pewno wywołujący i na pewno zdziwienie, ale też i zainteresowanie. Tutaj się troszeczkę wcześniej z pana wypowiedzią nie zgodzę, bo moje pokolenie o żołnierzach wyklętych na pewno nic nie wiedziało, albo bardzo mało. Teraz natomiast młodzież bardzo chętnie słucha tych opowieści, czerpie z różnych źródeł historycznych i już można powiedzieć, że dużo wie o żołnierzach wyklętych, w przeciwieństwie do starszej części pokolenia. Tak, to na pewno się zmienia, bo i ja sam jestem nauczycielem historii, dlatego też uważam, że historię właśnie i poznawanie jej taką metodą, czy też użyciu pewnej ekspresji, po prostu wydarzeń, powracanie do nich jest lepiej trafiającą formą niż typowy podręcznikowy układ, bo nie tylko to dzisiaj nasze pojawienie się ma polegać na tym, że jesteśmy i znikamy, tylko z tego powstaje materiał filmowy. Pracujemy również nad materiałami z historii autentycznymi i powstaną w podsumowaniu jakby projektu dwa materiały filmowe, czyli roboczy tytuł dotyczący kolektywizacji drawskiej sprawy, czyli kolektywizacja w Drawsku, i drugi, który dotyczyć będzie właśnie tutaj Szczecinka. Wracać będziemy wspomnieniami do 3 maja 1946 roku. Jesteście w trakcie wędrówki, zaczęliście od szczecińskiego dworca, jesteśmy teraz przy Kościele Mariackim i kończycie swoją wędrówkę pod byłą katownią na ulicy Kościuszki. Tak, tam jest nasz jakby cel dojścia do tego
tego miejsca od do. W międzyczasie chcemy dotrzeć do Placu Wolności, bo już tak nadaje jakby roboczy tytuł tego drugiego filmu Ostatni Dzień Wolności. Chcemy tutaj też jakby powrócić do jakby tej trasy czy miejsc szczególnych z tego dnia 3 maja 1946 roku. Czy na tym projekcie wasza praca kończy się, czy też macie nowe pomysły na przyszłość? To jest trudne pytanie, ale myślę, że kwestia kontynuowania tego tematu będzie dalej podtrzymana, bo jeden z głównych celów projektu to także tablica związana z budynkiem w Drawsku Pomorskim, aby mogła wskazywać, że w przeszłości takie miejsce czy trudny czas historia lokalna nasza też przeżywała. U nas w Szczecinku są już takie miejsca, jest pomnik, jest tablica, czy macie kontakt z organizatorami tutaj naszych tutaj uroczystości i tego obchodów tego święta? Na razie nie powiem, bo dopiero wchodzimy jakby w środowisko, ale tu chciałbym podziękować również dyrekcji Muzeum Regionalnego, która nam udostępniła i muzeum, i między innymi wczoraj mieliśmy okazję przeprowadzać wywiady ze świadkami wydarzeń z roku 1946 i właśnie ta historia mówiona będzie dla nas jedną z takich prób dotarcia również tutaj do środowiska. Do wyborów parlamentarnych pozostały już tylko 2 tygodnie. Kandydaci do parlamentu robią wszystko, by przekonać wyborców, że to właśnie oni zasługują na mandat zaufania. W niedzielę w Zamku Książąt Pomorskich odbyła się konwencja wyborcza kandydata do Sejmu Wiesława Suchowiejki i kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Ziętarskiego. Panie pośle, jak pan ocenia swoje szanse w nadchodzących wyborach? Z nadzieją, tak mówiąc, 2 tygodnie przed wyborami. Myślę, że szanse są. Ocenią to oczywiście wyborcy, nie ja. Ale skoro pytania pada do mnie, no to cóż, no, mogę panu powiedzieć, panie redaktorze, że najprawdopodobniej zagłosuję na siebie. W związku z tym mam nieco większe szanse, bo przynajmniej ten jeden głos, którego jestem pewny, no jeszcze może paru. Ale to wszystko w rękach wyborców. No, myślę, że będzie jeszcze czas przekonywać ich do tego, co robiłem, co zrobiłem. No dzisiaj jest konwencja, o tym będziemy mówić. Spotykam się z wyborcami osobiście, jeżdżę, bywam, rozmawiam. Jestem czynny na portalach społecznościowych, ale tak było przez całe 4 lata, także to nie jest tak, że to w tej chwili jakoś specjalnie do siebie musiałbym przekonywać wyborców, bo albo przez te 4 lata robiłem coś, co wyborcy dostrzegli, docenią, albo nie. No i trudno, ten werdykt wyborców jest ostateczny i on się nie zmieni. Ma pan groźną konkurencję tutaj w mieście? O, nie nazwałbym jej groźną. Dlaczego groźną? Mam konkurencję, to prawda, interesującą. Jest Małgosia Gorlińska. No przepraszam, że tak mówię o pani Małgorzacie, ale to jeszcze ten sentyment z czasów, kiedy była uczennicą szkoły, w której byłem dyrektorem. No jest także reprezentujący młode pokolenie pan Radosław Lubczyk z Nowoczesnej. Jest jeszcze kilka osób. No, jest z regionu. Przecież, Boże, nas jest ponad 100 kandydujących do Sejmu. Rozumiem, że pan pytał o Szczecinek. No to są te dwie osoby, które tutaj chyba trzeba wymienić jako takie najważniejsze kandydatury, które stają w szranki tak bardziej na poważnie. No ale to spotykamy się też w debacie telewizyjnej. Myślę, że będzie na co popatrzeć i czego posłuchać i okazja do oceny tych propozycji, które składam ja, które reprezentuje pani Golińska i pan Lubczyk. Wierzy pan w te wszystkie sondaże przedwyborcze, bo no, pozycja PO nie jest zbyt mocna przed tymi wyborami. Czy bierze pan do siebie te wszystkie sondaże wyborcze? No, oczywiście, że jakoś każdy z nas te sondaże bierze pod uwagę. Ciągle media o nich mówią. No, to jest jakby chleb powszedni mediów, tym się żywią. Media publikują sondaże, komentują je politycy, inni politycy komentują to, co ci politycy powiedzieli i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się żywi sobą. No, jest też tak, że media jakoś też sugerują naszym wyborcom ten sposób działania. Są i tacy wyborcy, ale ja mam nadzieję, że większość wyborców naszych, moich,
będzie się kierowała rzetelną oceną propozycji, które składamy, no i przede wszystkim pracy, dorobku, dokonań osób, które stają w szranki. Panie senatorze, jak pan ocenia, czy Platforma przekroczy te 20% i jaka będzie sytuacja po wyborach? No rzeczywiście sondaże są różne i trudno się po nich zorientować, a już po wyborach prezydenckich, kiedy mieliśmy sondaże tak wspaniale optymistyczne dla prezydenta, przegrał wybory, to można powiedzieć, że może lepiej, żeby one nie były dobre, bo wtedy wynik jest zupełnie odwrotny. A tak na poważnie, to oczywiście politycy zawsze spoglądają na sondaże, no bo nie mogą być zupełnie oderwani od że tak powiem, opinii publicznej, która jest zmienną, która niektóre akty polityczne dużej wagi przecież wpływają na zmiany tej opinii, ale myślę, że te 20% to Platforma powinna mieć i tutaj nie mam większych obaw. Prawdą jest, że Nowoczesna, no to jest podobny elektorat. To jest podobny elektorat i jeśli on ma 8%, no to tak w sumie właściwie Platforma pozostaje, ma tyle samo, co miała, można powiedzieć, jeśli chodzi o elektorat, bo on nie został rozproszony na lewicę, czy na PiS, czy na innych, jeszcze tych drobniejszych, jak, czy Kukiza, który no, niedawno był Goliatem. Teraz jest bardzo mały na progu. W związku z tym ja myślę, że przede wszystkim my musimy patrzeć na naszą małą ojczyznę, czyli tu na nasz region, a tu zdecydowanie Platforma ma przewagę. Oczywiście te układanki, jeśli chodzi o koalicję, one się rozpoczną w Warszawie, prawda, i wtedy będzie można dopiero sumować, dodawać i zobaczyć, kto ma większość, co będzie można zrobić, w sensie chociażby konstytucyjnym. Ja jestem konstytucjonalistą, w związku z tym mnie te problemy szczególnie interesują. W poprzedniej kadencji byłem szefem stałej podkomisji, bo pracowała komisja sejmowa na temat zmian konstytucji, do niej nie doszło. Myślę, że dobrze. Chociaż właściwie konsensus był tylko co do wprowadzenia kwestii związanych z naszym byciem w Europie, bo to jest rzeczywiście nowość, która powinna być w konstytucji. Ale zmierzam do tego, że tu przede wszystkim my powinniśmy słuchać lokalnych społeczności i ja tak to czynię. Ja mam kontakty ze wszystkimi sołtysami. Jestem senatorem koszalińsko-szczecinecko-sławieńskim z tych trzech powiatów plus Koszalin i ja mam kontakt stały od lat z sołtysami, z gminami, prawda, zajmuję się drobnymi sprawami często i większymi, jak chociażby obwodnica szczecinecka, to państwo wiecie, że tutaj działałem dość zdecydowanie i skutecznie. Ale oczywiście główna moja praca to jest praca parlamentarzysty, przecież ja nie jestem członkiem rządu. Mówię również o innych parlamentarzystach, bo od nich się wymaga, a co pan załatwi? Ale przecież wybiera się przedstawiciela, który ma tworzyć prawo, nie załatwiać, tylko ma tworzyć prawo. Oczywiście, że my się od tego nie odżegnujemy, tworzymy lobbying, prawda, przekonujemy do naszych racji, do naszych pięknych, małych ojczyzn, ale główną rolą, w szczególności Senatu, jest poprawianie prawa. I niestety tutaj zastraszająca mała liczba prawników. Proszę zauważyć, że w tej kadencji na przykład Senat przyjął ponad 3300 poprawek, z tego 86% przyjął Sejm. To znaczy, że gdyby nie było Senatu, ile byłoby błędów, tysiące błędów, które trzeba było wychwycić i poprawić. To jest ponad 100 inicjatyw ustawodawczych, które moja komisja jako przewodniczący przygotowała, bardzo ważnych inicjatyw, począwszy od wielkich, jak na przykład prawo do petycji, skończywszy na drobniejszych ustawach. Także to trzeba tak na to spojrzeć, kogo chcemy mieć w parlamencie.
na czym on się zna, w czym przejawia kompetencje i czy się rzeczywiście w tym parlamencie przyda. Panie senatorze, czy liczy pan szczególnie na głosy mieszkańców Szczecinka i okolic tutaj? Nie ukrywam, że liczę, bo to jest moje rodzinne miasto. Tu spędziłem dzieciństwo. Tu się nawet urodziły moje dzieci, bliźniaki, chociaż mieszkałem w Koszalinie, ale urodziły się tutaj w Szczecinku. Także to jest, mam wielki sentyment do tego miasta, mam znakomity kontakt. No, byłem wczoraj, jestem znowu dzisiaj, także nie ma praktycznie imprez, uroczystości ważnych, w których bym nie uczestniczył. Po prostu żyję Szczecinkiem, żyję swoim regionem i myślę, że to też jest ważny przymiot parlamentarzysty. Już po raz czwarty Piotr Rozmus spotkał się z czytelnikami w Szczecinku. Tym razem autor Bestii opowiadał o kolejnej swojej powieści Kompleks Boga. Kompleks Boga jest to tytuł nieprzypadkowy, ponieważ kompleks Boga jest pojęciem psychologicznym, chociaż nie znajdziemy tego pojęcia w żadnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Natomiast kompleks Boga oznacza człowieka cechującego się tym, że uważa, że ma jakieś nadprzyrodzone możliwości, że może stanąć na równi z Bogiem, że może decydować o życiu i śmierci innych ludzi. Kompleks Boga opowiada historię czterech osób. Wydaje nam się, że te osoby nie są ze sobą w żaden sposób związane. I pewnego dnia każdy z nich budzi się zamknięty w klatce. Okazuje się, że są tam zamknięte nieprzypadkowo. I aby poznać powód ich zamknięcia, trzeba przeczytać całą książkę. Na początku książka była porównywana do takich szlagierów filmowych jak Siedem czy Piła. Ale uważam, że niepotrzebnie, ponieważ podobieństwo jest tak naprawdę znikome, a więc samo uprowadzenie, samo więzienie jak najbardziej, natomiast sam motyw i dalsza historia jest bardziej skomplikowana i bardziej przemyślana. Czyli co, trzeba sięgnąć po tą książkę, po prostu ją przeczytać, tak? Znaczy jak najbardziej polecam, ponieważ ku mojemu zadowoleniu zbiera bardzo dobre opinie i również wśród empików, przepraszam, również wśród ekspertów empików. Recenzje znajdziemy też w internecie, bardzo pozytywne, wielu ludzi ją przeczytało i bardzo się mi podobała, bardzo się z tego powodu cieszę. I tylko dodajmy, że akcja dzieje się w Szczecinie, tym razem nie w Szczecinku. Natomiast pragnę wszystkich szczecineczan uspokoić, ponieważ właśnie pracuję nad drugą częścią Bestii i zło, powiedzmy, znowu wrócić do Szczecinka na początku przyszłego roku. Mhm. Czyli co, jest pan takim płodnym pisarzem? Siada pan i tak te historie tak same z siebie wychodzą? Właściwie można powiedzieć, że tak. Wymaga to ode mnie pewnej dyscypliny, ponieważ jestem aktywny zawodowo. Oczywiście obserwują mnie również inne sprawy, natomiast pisanie zawsze było moim hobby, moim marzeniem, więc staram się siadać do tego pisania dosyć systematycznie, nawet wieczorami, kiedy nie mam na to najmniejszej ochoty, jestem po prostu zmęczony. Staram się usiąść i swoją, w cudzysłowie, robotę wykonać. Zakładam sobie kilka stron i naprawdę nie odchodzę do tego komputera, dopóki się tego nie wywiąże. Chociaż wiadomo, czasami no nie ma tej weny, prawda, nie ma najmniejszej ochoty i staram się wtedy jednak jakoś zmobilizować i zmusić. To jest moja trzecia powieść, którą teraz obecnie piszę, na przestrzeni 3 lat, więc średnio wychodzi jedna książka rocznie. Wydaje mi się, że to jest zupełnie niezły wynik. I cóż mogę powiedzieć, mam jeszcze z nami kilka pomysłów w głowie. Uczę się ciągle czegoś nowego, staram się znaleźć sposób na swoje pisanie. Zazwyczaj niczego nie planuję, podchodzę do tego bardzo spontanicznie. Kiedy historia staje się bardziej zawiła i muszę coś wykombinować, połączyć wątki, wtedy siadam z notesem, z długopisem i od myślnika notuję sobie poszczególne elementy, które staram się połączyć. Natomiast wiem, że czasami autorzy czy też pisarze tworzą w ten sposób, że w ich mniemaniu powieść musi być zaplanowana od samego początku do samego końca. Myślę, że to jest jakiś sposób, natomiast ja pracuję troszkę inaczej. Gdzie pana książki można znaleźć, gdzie można je kupić? Książki można kupić w popularnych księgarniach, w Matrasie, w Empiku, ale jeżeli ktoś ma z tym problem, bo wiem, że powoli nakład kompleksu Boga się wyczerpuje, to najprościej po prostu zamówić przez internet, czy też bezpośrednio na stronie wydawcy wideograf.pl. Wojskowe koło PTTK Wiarusy zorganizowało kolejną jesienną imprezę. Był to 36. rajd pieczonego ziemniaka.
Minioną niedzielę Wojskowe Kopy TTK w Jarusy zorganizowało kolejną już jesienną imprezę. Tym razem 36. rajd pieczonego ziemniaka. 133 uczestników wzięło udział w tym rajdzie na dwóch trasach. Trasie pieszej i rowerowej. Trasa piesza wiodła z dworca PKP Zalęcino przez Trzeciego do Szczecinka. Trasa rowerowa 34 km ze Szczecinka przez Parsensko, Radacz, Juchowo, Kądzielnie, Mosina i do Szczecinka. Zakończenie imprezy odbyło się w ogródku przy Sapiku, w byłym klubie garnizonowym ulica Kilińskiego. No oczywiście były pieczone ziemniaki. Chcę podkreślić, że ziemniaki naprawdę smakowały i dwa worki ziemniaków praktycznie zostały zjedzone, ale chcę powiedzieć, że jeszcze w rezerwie był, no i pozostał. Oczywiście były pieczone kiełbaski, były fajne konkursy rekreacyjne, chociażby rzeźba w ziemniaku, był konkurs na orientację trafieniem do ziemniaka. Były oczywiście jeszcze inne zabawy, by sympatycznie ta impreza się zakończyła. No pogoda, tak jak zapowiadałem, oczywiście dopisała, było przyjemnie na trasie, trochę wiecznie, ale ciepło i słonecznie. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek okolicznościowy. Były nagrody fundowane przez organizatorów. Impreza, tak jak inne, miała na celu propagowanie piękna naszej gminy Szczecinek oraz popularyzowanie turystyki kwalifikowanej, pieszej i rowerowej. I to impreza za nami, ale ja dzisiaj chcę zaprosić na kolejną, już ostatnią imprezę na zakończenie sezonu, rajd Trzesiecko. Odbędzie się 25 października, będzie to niedziela i również na dwóch trasach. Trasa piesza brzegiem jeziora Trzesiecko, około 7 km, zakończenie na Mysiej Wyspie, a rowerzyści pojadą nowym szlakiem wokół jeziora Wilczkowo, tak zwany Wilczy Pazur. To jest około 23-24 km, piękna nowa trasa i tą trasą udadzą się rowerzyści. I też zakończenie oczywiście dwóch tras na Mysiej Wyspie. Będzie gorąca herbata, będą kiełbaski pieczone na ognisku, będą konkursy rekreacyjne. Oczywiście każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy znaczek rajdowy. I to będzie nasza ostatnia impreza na pożegnanie sezonu, który już dzisiaj zapraszam. Przypomnę, 25 jest to niedziela, zbiórka o godzinie 10.30 przy bunkrze przy ulicy Kościuszki, jadąc oczywiście w kierunku Trzesieki. Tam będzie start 10.30. Przypominam, zapisy w siedzibie koła PTTK w Jarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta. Polecam, zapraszam na nasze kolejne jeszcze imprezy. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinku zaprasza na pierwszy pieszy rajd z biblioteką śladem szczecineckich obiektów kultury. W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinku chciałabym zaprosić najmłodszych i nieco starszych czytelników na taką inną trochę imprezę. Będzie to pierwszy rajd pieszy, który przygotowaliśmy właśnie z myślą o dzieciach i o państwu. Impreza odbędzie się 13 października. Zaczynamy ten nasz rajd w bibliotece przy ulicy Jeziornej. Wszystkich zainteresowanych i chętnych zapraszamy, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie. Można to zrobić w obu bibliotekach, czyli w bibliotece przy ulicy Jeziornej, bibliotece przy ulicy Wyszyńskiego. I ten rajd to będzie rajd, który zatytułowaliśmy rajd szczecineckim, szlakiem szczecineckich obiektów kultury. Odwiedzimy te obiekty kultury istniejące, ale opowiemy również w trakcie tego spotkania o tych i odwiedzimy miejsca tam, gdzie kiedyś funkcjonowały obiekty, których już nie ma. Zakończymy to spotkanie w Sapiku przy ulicy Kilińskiego wspólnym ogniskiem. W środę 14 października w ogrodzie Sapiku przy ulicy Kilińskiego odbędzie się działo, a to za sprawą jesiennej imprezy integracyjnej Dzień Pieczonego Ziemniaka. Samorządowa Agencja Promocji Kultury w Szczecinku serdecznie zaprasza 14 października w środę o godzinie 16 na kolejną imprezę integracyjną, taką jesienną, zatytułowaną Dzień Pieczonego Ziemniaka. Jak zwykle zabawy, konkursy, tańce, na zakończenie ognisko, tym razem z ziemniakami. Serdecznie Państwa zapraszamy, zarówno dzieci z sekcji i klubów, które uczęszczają na zajęcia Sapiku, jak i dzieci z terenu powiatu szczecineckiego. Środa, 14 października, godzina 16, ogród przy ulicy Kilińskiego 1. Jeśli pogoda nam nie pozwoli, zapraszam do sali numer 7. 1 grudnia 1945 roku w Szczecinku powstało Państwowe Liceum Spółdzielcze. Potem szkołę przekształcono w Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze, a w 1952 roku było to już Technikum Handlowe.
Mijały lata, zmieniała się nazwa szkoły, ale profil pozostawał ten sam. Szkoła do 1974 roku pozostawała w obiekcie przy ulicy Piotra Skargi. W 1975 roku przeniesiono placówkę do nowych obiektów. Zespół szkół otrzymał nazwę Komisji Edukacji Narodowej oraz sztandar. W tym roku szkoła obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Witam Państwa bardzo serdecznie w Zespole Szkół nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej, dawniej ekonomiku, a tak naprawdę 1 grudnia 1945 roku szkoła nazywała się Państwowe Liceum Spółdzielcze i tego dnia powstała, w związku z tym w tym roku obchodzimy okrągły 70-letni jubileusz. Serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów i nauczycieli na galę Benefis z okazji właśnie tej rocznicy, która odbędzie się 5 grudnia w sobotę o godzinie 11 w budynku naszej szkoły. Mhm. Czy wysyłacie jakieś imienne, indywidualne zaproszenia, czy no po prostu absolwenci no zgłaszają się właśnie, dowiadując się o tym przez media i kontaktując się między sobą? Wysyłanie zaproszeń byłoby trudne. Oczywiście nauczyciele i zaproszeni goście otrzymają takie zaproszenia, natomiast absolwentów bardzo serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową Zespół Szkół nr 1 IMKEN w Szczecinku, także za pośrednictwem mediów, ponieważ jest to moim zdaniem najlepsza droga, aby przypomnieć, ale także zaprosić osoby związane z naszą szkołą, czyli absolwentów. Powiedziała Pani, że balu nie będzie. W niektórych szkołach odbywa się taki bal absolwentów, że jest zbyt wielu tych absolwentów, aby nie wiem, pomieścić chyba w jednym miejscu. Jak wiele osób skończyło Waszą szkołę? Czy jest w stanie Pani policzyć? Chyba nie jestem w stanie policzyć do końca. Rocznie naszą szkołę kończy około 200 absolwentów, więc należałoby chyba to pomnożyć razy 70. Niewątpliwie bal to jest bardzo miła i sympatyczna część uroczystości. My, idąc tropem 60-lecia, proponujemy galę i spotkanie tutaj w szkole po tych uroczystościach oficjalnych. Zaczynamy mszą świętą w Kościele Świętego Ducha. Później o godzinie 11 będzie benefis szkoły z zaproszonymi nauczycielami, byłymi dyrektorami oraz oczywiście absolwentami. No i po tym benefisie będzie tutaj przygotowana taka uroczystość dla naszych absolwentów, wspólne spotkania z wychowawcami, spotkania przy zdjęciach, kronikach, myślę, że takie wspomnieniowe. Postaramy się także przedstawić czy pokazać filmy, które zostały nam z dalekiej przeszłości, a są w posiadaniu szkoły. Także myślę, że taki ciekawy wieczór. Spotkanie pokoleń, tak? Tak, spotkania pokoleń, muzyka, posiłek wspólny. Myślę, że to jest dobra forma. To przypomnijmy jeszcze raz, 5 grudnia, o której godziny? Zapraszamy 5 grudnia o godzinie 11 do budynku Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinku. Wszystkich absolwentów, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda szkoła, ale przede wszystkim spotkać się po latach. Na terenie parafii świętego Franciszka z Asyżu przy ulicy Bukowej w Szczecinku rozegrano 12 papieski wyścig w kolarstwie przełajowym. Rowerzyści pokonywali trasę odpowiednią dla ich wieku. Odbył się też wspólny spacer Nordic Walking z szlakiem testamentu papieskiego, a najmłodsi wędkarze pod okiem seniorów z koła wędkarskiego Jesiot rywalizowali w zawodach wędkarskich. 12 raz, ale myślę, że dwa razy żeśmy zrobili to sami w ramach parafii, ale też dzisiaj taki jubileusz przeżywa Osir, który już 10 raz dzisiaj z nami jest. Gdy tak się włączy i z biegiem czasu, chyba 5 czy 6 raz już jest koło wędkarskie Jesiot, od 4 lat już są wiarusy też i z nami. I rzeczywiście z niczego wyrosło coś, gdzie się wpisały już tradycje i wszyscy wiedzą, że już w sobotę przed Dniem Papieskim mamy to takie zawody
rowerowe, wędkarskie i też i na spacer na szlachtę cementu paspojskiego. My także jesteśmy już tutaj po raz 12, ale proszę księdza, może jedna rzecz martwić. No, pogoda jest wspaniała, wręcz idealna do tego typu zawodów, ale frekwencja no, mizerniutka. A to już nie ode mnie zależy. Może i ten i ten przymrozek poranny, ale mizerniutka. To już nie ode mnie pretensje, ale chociażby właśnie czy w szkołach mamy więcej dzieci, młodzieży? Były czasy, że i szkoły były zapełnione i teraz też ludzie teraz mają coraz więcej atrakcji, ale pan mówi właśnie, że mizerniutka frekwencja. To od razu mi się przypomina też i piękny tekst, gdzie kiedyś reporter zarzucił matce Teresie z Kalkuty, że to co robi ten zakon, to jest zaledwie mała kropla w oceanie, a matka Teresa powiedziała: Proszę pana, jeżeli byśmy tego nie robiły, ocean miałby o jedną kroplę mniej. Proszę pana, gdybyśmy tutaj nie zrobili, te dzieci, które są tutaj, by miały o jedną atrakcję mniej w Szczecinku. A tak przynajmniej mile spędzą ten czas przepołudniowy, sobotni dzień. Nie przed komputerem, nie w domu, ale tutaj właśnie na świeżym powietrzu. Właśnie tutaj jest chyba odpowiedź, to nie tylko szkoła, to przede wszystkim rodzice, którzy wzięliby za rękę dziecko i dali przykład i przyprowadzili, ale właśnie komputery, trochę lenistwo, to znak czasów. Dlatego też nie zrażamy się, chociaż właśnie robimy to wspólnymi siłami i troszeczkę dać radości tym, którzy naprawdę chcą. I my jestem ogromnie wdzięczny za zaangażowanie i tym, którzy uczestniczą i tym, którzy towarzyszą. Dlatego nie robić nic, to najlepiej. Ustalmy, że jest to taki rok kryzysowy, ale 13 wyścig papieski będzie już na pewno większe obłożenie będzie miał. Znaczy nie, ja nie będę ustalał, że to jest kryzysowy, taki czy inny, bo to nic nie jest na siłę. Przychodzą ci, którzy chcą. Ci, którzy chcą i którzy chcą się wspólnie bawić, którzy chcą wspólnie być. Proszę pana, nie fascynujmy się ilością, ale jakością. Nie ilość, ale jakość. To jest takie piękne porównanie. Od jednej świecy może pan zapalić dziesiątki, setki, miliony innych świec. Ale chociażby były miliony kopcących knotów, nie zapali pan nawet jednej. Święta racja, zgadzam się, a najważniejszy jest uśmiech zwycięzców i tych, którzy brali udział w tych zawodach. No niech pan właśnie filmujecie, panowie, tych triumfatorów, ile radości jest w uśmiechach tych dzieci. I to jest taki power, który warto podtrzymać. Na podium zwycięzca wyścigu w kategorii szkół podstawowych. Jak się nazywasz? Jakie szkoły jesteś? Ja wszystko. A jak się nazywasz? Remigiuszka. Który raz startujesz w tym wyścigu? Drugi. Jak dzisiaj trasa, jak pogoda, jak warunki? Dobrze. A coś więcej? Poczekamy. Nie. Czy lubisz jeździć na rowerze, stąd udział w tym wyścigu? Tak, bardzo. Trenujesz? Nie. W ogóle. A dlaczego tu przyszedłeś? Z własnej woli, czy może pan obiecał ci z WF-u piątkę? Jak to jest, tak szczerze? Wszystko z WF-u miałem dostać i z własnej woli. Czyli jedno i drugie przyjemne, spożyteczne. Mhm. Jesteś zadowolony? Tak. Często wygrywasz, nie wiem, w jakichś innych zawodach, co trenujesz, może jaką dyscyplinę uprawiasz na co dzień? Dostałem 2 medale z biegów, na przykład z Osińskiego i inne takie. Czyli to jest twój kolejny medal do kolekcji? Tak. Gratuluję. Dziękuję. W sobotę rozegrano mecz na szczycie 4. Ligi Piłkarskiej. Zespół MKP Szczecinek zmierzył się na wyjeździe z zajmującym 2. miejsce w tabeli Leśnikiem Manowo. Przed wyjazdem do Manowa rozmawialiśmy z trenerem MKP Zbigniewem Węglowskim. Sobotnie popołudnie drużyna MKP wybiera się na bardzo ważny mecz dzisiaj. No tak, pierwsza drużyna będzie grała z drugą. Myślę, że będzie to ciekawy mecz i myślę, że część kibiców i ze Szczecinka i gdzieś tam z okolic Koszalina przyjedzie na to spotkanie, bo gdzieś to elektryzuje ludzi, którzy się interesują tą naszą 4. ligą. Dzisiaj to taki dzień prawdy. Czy ten lider jest faktycznie taki mocny, jak wygląda w tabeli? Nie, ja do tego tak nie podchodzę. To nie jest dzień prawdy. My już kilka tygodni prawdy pokazaliśmy, że wygrywamy mecz za meczem. Podchodzimy do tej naszej pracy poważnie, a dzisiaj jest faktycznie mecz ważny, bardzo ważny, ale w kontekście gdzieś tam ustawienia w tabeli to jest jeden z wielu tych meczów, które musimy rozegrać. Zresztą to oni będą się was bać, a nie wy ich.
Mam nadzieję. Jak ze składem? Wszyscy są w składzie, czy są jacyś wykartkowani, kontuzje? Nie, oprócz Karola Sadzika, który ma tam kontuzję dłuższą i jest na dłuższy czas wykluczony, to rozchorował nam się Marcin Kaszczyc i Marcina zabraknie dzisiaj. Jeszcze przy okazji, w środku tygodnia graliście mecz w Pucharze Polski, rozgromiliście tam, no powiedzmy szczerze, słaby zespół Mirsala, traktowaliście to chyba jako jednostkę treningową. Nie, my podchodzimy do każdego przeciwnika z szacunkiem i pojechaliśmy tam zagrać mecz w Pucharze Polski, była to czwarta runda, podchodziliśmy do tego poważnie, mieliśmy swoje założenia, wszystko to było połączone w tym mikrocyklu takim tygodniowym, bo najważniejszym meczem w tym tygodniu to jest ten dzisiejszy mecz, tamten był meczem ważnym, ale nie do końca. Daliśmy grać chłopakom, którzy troszkę mniej grali w tym momencie, ale tu chodziło o to, żeby też przećwiczyć pewne warianty i dać pewność tym chłopakom, którzy mniej grali, bo dzisiaj kto wie, jaki będzie nasz skład, kogo dysygnujemy do grania i kto wejdzie, kto zmiennicy, żebyśmy przećwiczyli, żeby każdy sobie gdzieś tam te 90 minut rozegrał. No tak trochę żartownie mówiąc, żartując, zarząd trochę się obawia, bo ciągle wygrywacie i może nie starczyć pieniędzy na premię. Nie, o to się nie boję. Prezes z całym zarządem bardzo dobrze funkcjonują i tutaj też wielkie podziękowania dla grupy, która tutaj jest w zarządzie za to, jak ten zespół funkcjonuje do tej pory. Co prawda przed meczem nie wolno dopisywać sobie 3 punktów, ale no z pewnością każdy kibic tu ze Szczecinka liczy, że te 3 punkty dzisiaj będą na waszym koncie. My tak samo liczymy, także jedziemy walczyć, jeszcze raz walczyć, a jak to wyjdzie, to te punkty będą po naszej stronie. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, chociaż oba zespoły włożyły wiele wysiłku, bramek nie było. MKP nadal jest liderem i wciąż jedynym zespołem bez porażki, tylko z 2 remisami. Akademia Piłkarska Szczecinek ma za sobą bardzo udany weekend. Uwagę zwracają wygrane w wojewódzkich ligach juniorów. Juniorzy starsi wrócili na fotel lidera, pokonując Saros Szczecin 2-1. Bramki zdobyli Mateusz Bartolecki i Karol Jabłoński. Kolejny zwycięski mecz chłopców z juniorów starszych. Dzisiaj zwycięstwo 2-1 nad Salosem Szczecin. Kto strzeli bramkę dla naszej drużyny? No, dla naszych zawodników, znaczy dla naszej drużyny bramkę strzelił z rzutu karnego Mateusz Bartolewski i drugą bramkę zdobył Karol Jabłoński po ładnym strzale. Takim od poprzeczki się odbiła i wpadła do bramki. Piękny strzał to był, nie? Do ostatnich minut bardzo nerwowo było na boisku. Bardzo nerwowo. Jest to bardzo dobry zespół Salosu Szczecin. Tu my, żeśmy go absolutnie nie lekceważyli. Ten zespół był przed nami był przed tą kolejką. Na pewno wyprzedzimy go chyba o 1 albo o 2 punkty, ale jeszcze jest bardzo dobrym zespołem Stal Szczecin, która nie wiem jak dzisiaj wypadła, ale mogę podkreślić, że jest to Liga Województwa składająca się z 8 bardzo dobrych zespołów i tu każdy mecz to jest jak ja mówię, punkt to jest na wagę złota. Jest bardzo ciężko, jakoś na szczęście gramy bardzo dosyć pozytywnie i te punkty łapiemy. No, będziemy prawdopodobnie wiceliderem albo liderem, ale my nie popadamy tutaj w euforię, dlatego że następny mecz w środę gramy w Szczecinie ze Stalą Szczecin. Tam już też wchodzą do gry seniorzy, także z takimi zespołami na wyjazdach, jak jeszcze są w środę, nie mają meczy w sobotę, nie grają, to grają z nami, wtedy jest naprawdę bardzo ciężko. No mówię, jest to bardzo dobry zespół, tu kilku zawodników jest z tej drugiej drużyny rocznika 98. Także rokuje to dobrze na przyszłość, warunek jest zawsze jeden, żeby zawodnicy po prostu chcieli normalnie trenować. Jak wygląda bilans naszej drużyny w tej tabeli? No, nie pamiętam dokładnie na tą chwilę, ale na pewno dosyć dużo bramek strzeliliśmy, bo chyba mamy największą ilość bramek, nie wiem czy nie nawet koło 20 na tą chwilę. No. Przy wygranym tutaj na tym boisku 27, tak? 24. 24 bramki mamy, ale tutaj trzeba podkreślić, że mecz z Flotą Świnoujście tutaj dał nam wynik 9-0, także te 9 wpadło, a z kolei Flota Świnoujście tydzień temu wygrała z liderem, także z Salą Szczecin właśnie, dlatego tu jest, grupa jest bardzo ciężka, bardzo trudno. Z początku zakładałem, żebyśmy się tutaj po prostu utrzymali w tej lidze dla Akademii, dla dobra przyszłych po prostu adeptów piłki nożnej, dla przyszłych pokoleń, żeby rywalizować
w województwie z tymi najlepszymi. No właśnie, czyli te sukcesy i te miejsce w tabeli to takie małe zaskoczenie, pozytywne zaskoczenie. To znaczy, to jest takie może trochę zaskoczenie, dlatego że ja prowadząc tą drużynę już drugi rok rzędu, w sezonie tym, co teraz jest, odeszło ode mnie prawie 11 zawodników i to poszli do niezłych klubów, do Zawiszy, do Lecha, do Gwardii Koszalin i pięciu zawodników odeszło rocznikowo, do dwóch gra w tej chwili trenuje, przynajmniej w KP Szczecinek, to jest właśnie między innymi Adrian Zych i Podgórski Krystian, to są ode mnie zawodnicy, no wiadomo, że jeszcze na wejście mają trochę czasu, ale rywalizacja jest duża i praktycznie zostaliśmy tutaj w Akademii bez tego, co zrobić, bo tych pięciu odeszło, tych, którzy powinni grać tego, ale widzę, że jest bardzo dobre szkolenie, szczególnie w tych grupach starszych, bo można wybrać dobrych zawodników z tego i po prostu ta wizytówka Akademii Piłkarskiej Szczecinek na razie zdaje egzamin. Czyli mówiąc tak kolokwialnie, no Akademia zaczęła produkować piłkarzy. Zaczęła produkować piłkarzy, myślę, że po prostu na tym się nie skończy. Jest jeszcze, widzę tutaj bardzo paru fajnych chłopaków do grania właśnie w tej naszej wizytówce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych. Dobrze spisują się również podopieczni trenerów Michała Ponichtery i Marcina Brzozowskiego, grający w Lidze Orlików. Kolejny turniej piłkarski dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Tak, na boisku szkoły podstawowej nr 7, świetnie przygotowanym do rozgrywania takich meczów i turniejów piłkarskich. Turniej rocznika 2005, czyli Orlika, tak to się nazywa. Bałtycka Liga Orlika, na starcie 9 drużyn. Ze Szczecinka Akademia Piłkarska Szczecinek jako gospodarz. 4 drużyny Akademia Piłkarska Rejsa, Błonie Barwice, UKS Bemax Grzmiąca, Pionier Bornes Ulinowo. Takie drużyny dzisiaj rywalizowały. Z przebiegu tego turnieju, kto okazał się najlepszy, bo wiem, że tutaj nie ma pierwszego, drugiego miejsca, to liczy się zabawa i dobra gra, ale kto wygrał najwięcej meczów? Rzeczywiście punkty liczymy, chyba tutaj Akademia Piłkarska Rejsa minimalnie lepsza od naszej drużyny, aczkolwiek to jest ciągłość, jest to szereg turniejów, które gramy praktycznie w odstępach 2-3-tygodniowych, a i cały turniej zakończy się dopiero w czerwcu przyszłego roku. W hali przy ulicy Wiatracznej rozegrano ogólnopolski turniej siatkówki. Turniej był dla Gryfa Szczecinek okazją do sprawdzenia formy przed startującą za 2 tygodnie Wojewódzką Ligą Młodziczek. Zwycięzcą turnieju został Energetyk Poznań, który wygrał wszystkie swoje spotkania. Drugie miejsce zajęła drużyna z Koszalina. Na trzecim miejscu zespół ze Stargardu Szczecińskiego, a gospodynie zajęły 4. miejsce. Mamy 5 zespołów z Poznania, Koszalina i 2 zespoły są ze Stargardu Szczecińskiego. Ogólnopolski turniej to tak bardzo dumnie brzmi. Tak, ogólnopolski, są z różnych województw, też tutaj gościmy. Tak, jest to turniej, który nas przygotowuje do Ligi Młodziczek. Czyli taki typowy turniej przed rozpoczęciem ligi i to są głównie dziewczęta chyba z gimnazjum, z tego co zauważyłem. Tak, to jest klasa pierwsza i druga gimnazjum, młodziczki. Akurat tutaj jest zespół z Koszalina, z którym będziemy mieć przyjemność gry w lidze. Obserwowaliśmy przed chwilą mecz z drużyną, która jest tu faworytem, przegrałaś ze swoimi dziewczynami. To jest drużyna, która będzie chyba się tu liczyła. Tak, myślę, że to będzie walka między Poznaniem a Koszalinem. Zobaczymy. Na razie Koszalin właśnie wygrywa wszystkie mecze, Poznań również, tak więc to są dwie drużyny, które będą walczyły o pierwsze miejsce. A jak z dziewczętami właśnie przed ligą? Czy jest skład? Czy ma kto grać? Czy dziewczyny chodzą na treningi? Skład jest, tak. Dziewczyny chodzą, chociaż cały czas chcemy, żeby ta młodzież przychodziła do nas, zarówno do tych młodszych grup, do grup starszych, tak? Bo jednak to jest, ich jest 15 dziewczynek, ale jednak jest to jeszcze za mało, tak? Potrzebujemy więcej. Czy bierzecie udział też w takich turniejach organizowanych przez inne drużyny? Tak, jeździmy, tak. Byliśmy w Połczynie, tak więc... Kiedy rusza liga? Kiedy będzie można zobaczyć już tutaj dziewczyny walczące o punkty? Liga rusza już za 2 tygodnie. My mamy akurat pauzę w tym czasie. My gramy w listopadzie. Pierwszy turniej. Przyjeżdżają 4 drużyny z Koszalina, Kołobrzegu, Połczyna i Wałcza. I to już wszystko w aktualnościach. A za chwilę tygodniowy raport ze Szczecińskiej Straży Miejskiej.